Cześć, dzień dobry, dzień dobry witamy na kanale Świat Linuxa. Dzisiaj Black Friday, jak to się mówi, do Gwizdu, cała kasa poszła z portfela, tak? Słuchajcie, mam tutaj uwaga. Tak, mam tutaj trochę takich rzeczy, tak? Taki wilok będzie dzisiaj. Słuchajcie, te rzeczy mogłem zakupić dzięki Wam. Uzbierałem tego z dwóch miesięcy, z ponad dwóch miesięcy się uzbierało z tych dotacji, które żeście ten. Cała przyjemność, zawartość tych wszystkich paczek to jest 260 zł, to jest dla mnie majątek całkowity. Ale no myślę, że było warto, a co, co tu jest, wytłumaczę wam dlaczego to jest. To zapraszam na ten filmik, jak kogoś interesuje i przy okazji wielkie, wielkie dzięki dla wszystkich wspierających bo bez was po prostu nie, nie byłoby opcji czegoś takiego sobie po prostu raz na jakiś czas zakupić, powiem tak. Bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam na unboxing i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mamy przygotowane, to, to zacznijmy od, yy, może od kopert, tak? To damy na ten. Lecimy po kolei. Nic. Co tu mamy? Będę się starał omówić co gdzie mamy, bo trochę te rzeczy jest. Bardziej takie rzeczy elektroniczne, powiem to tak, niż jakieś bardzo komputerowe. Chociaż, chociaż. Przy zakupie jednej rzeczy bardzo mi pomógł pan saper, kolega Saper Elektrozłomiarz. Dzień dobry Czesiu, przyszedł, tak Czesiu tutaj będzie pomagał oczywiście. I co, co my tu mamy? A propos kolegi sapera elektrozołomerza, to chyba jednak nie to jeszcze. Moment, tu mamy fakturkę. Na ile to jest? Ta paczka 30 zł. To kosztowało 30 zł. I teraz tak mamy tutaj ile przewód zaślejący dwużyłowy, 2 metry. Tu mamy 2 metry kabla, taki przełączniczek i tego rodzaju malutkie. Rzeczy, mam nadzieję, że tam będzie widać, Zuma tam za bardzo nie chce robić. To trzy dychy, super, nie? Jedziemy dalej, weźmy sobie drugą szarą kopertę. Mam nadzieję, że się ładnie wszystko tutaj nagrywa. Druga szara koperta. O, to, to jest coś, gdzie pomógł pan saper-elektrozłomiarz mi to wybrać, dokładnie. Tam się konsultowałem, kolegi, co, gdzie i jak. Dobra, patrzę czy, patrzę, czy wszystko jest, wszystko teoretycznie jest. Co, co to jest bateria? To jest, słuchajcie, bateria ak akumulator tak 1200 mAh litowo jonówka z takim malutkim złączem. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Mam nadzieję, że będzie coś tam widać. Teraz pewnie widać. I do tego ładowarka. Do tego taka ładowarka. Te dwie rzeczy 50 zł z wysyłką, masakrystyczne ceny, no ale cóż, po co mi to? Pamiętacie pewnie, że miałem tutaj jakiś czas temu, znaczy jakiś czas temu, w zeszłym tygodniu bodaj, że robiłem film na temat tego inka, tak? Paper, znaczy Electronic Paper, tego co z Elekro dostałem, postanowiłem zrobić sobie taką stację pogodową zasilaną z za akumulatorka i to będzie do tego wykorzystane, to jest druga rzecz. Teraz, teraz coś większego, naprawdę coś dużo większego, w końcu, tak? W końcu coś dużo większego. O! Już widzę 62 zł. Tu jest, tu przynajmniej widać za co cię płaci, nie? Chyba wszystko. Słuchajcie, to są beczki HDMI, beczki HDMI, które potrzebuję, które często używam bardzo, a które nie zawsze się dobrze sprawują po dłuższym okresie czasu przekładania. Wziąłem takie dwie takie beczki, tak? czyli łączy kable z HDMI ze sobą. Tutaj mamy dobrze ludzie, yy, To jest mikro USB chyba, tak? To jest kabelek mikro USB, to jest kabel mikro USB, pewnie nie, nie. A może złapało, może nie złapało. Takie stuki dwie, do czego? Do między innymi do Raspberry Pi 0W, 02W, przepraszam, żeby przejście sobie zrobić, tak? Mikro USB na duże USB bo to jest po prostu masakra czasami coś tam projekt zrobić, to, to jest makabra. Kabelek, zwykły kabelek USB A do USB A. Tak, to jest metrówka i tu jest bodajże drugi taki sam kabelek. Tak, to jest dokładnie ten sam kabelek, nawet instrukcja obsługi jest w środku. Jaja sobie robią, no, robią, no ale okej, okay. niech będzie. Dwa takie kabelki, znaczy łącznie tyle rzeczy i to 6 z Wow, kurde, coraz lepiej. I teraz mamy tutaj konkret rzecz. Gdzie ja mam tutaj TGS. To, to będzie też do Raspberry Pi 02W. Bo już się po prostu wkurzyłem, powiem to tak. 02W ma tylko WiFi, tak? Jeżeli chodzi o łączność. Zastanawiałem się nad kupieniem jeszcze. Znaczy nie jeszcze, tylko osory. Oh, Miśka przyszła. Dzień dobry, tak, Miśki dawno tu nie było, Miśka, ale tu nie ma dużego kabel tego. Zastanawiałem się nad kupieniem Dobra, słuchajcie, zastanawiałem się, zastanawiałem się nad kupieniem y, tego jak to się nazywa huba USB y, do tego Raspberry Pi, tak? Ale, ale pomyślałem sobie, że taniej wyjdzie jednak coś innego, bo chodziło mi o podłączenie między nimi sieci, tak? Zdrowie jąku, Tak tutaj oczywiście teges no y, kartonik. Znaczy być może się do niego zmieścisz, bo ty naprawdę dużo potrafisz, to jest, to jest bardzo duża kotka, ale naprawdę się bardzo fajnie tego jest. Yy, flexi, powiem to tak. O, tu będą konkretne rzeczy. Dobra, też kartonik. Chodź, Miszka, skakuj. Pokażę co potrafisz, czy nie? Wskakuje tu? Nie? Nie wskakuje tu. No to nie. To słuchajcie, co, co tutaj mamy? Po pierwsze, do łączenia kablów, tak, różnych dziwnych projektów. Męsko-damskie takie Teges, szyna danych, powiem to tak do różnych dziwnych projektów. To jest raz z malutkich kabelków. O, właśnie o to mi chodziło. To jest y, czujnik, znaczy pomiar temperatury, tak? Teoretycznie temperaturę ma to mierzyć. A wziąłem sobie dlatego, że moja serwerownia się lubi przegrzewać w cudzysłowie. Tam ogólnie jest gorąco i, i muszę wiedzieć jaka jest temperaturka. I to sobie zamierzam tam wykorzystać, podłączę może do Raspberry Pi Pico, albo do czegoś innego podłączę, jeszcze zobaczymy. To kosztowało prawie 90 zł bomba. Zaje... bardzo fajnie, powiem to tak. Yy, Miśka, no bo za chwilę nie będzie co... Miśka, bo Ciebie tam podłączę do testów, kurde. Yy, bateryjka, bateryjka taka to, to grosze ta tam pikość, tak. Jest tutaj miszka się wkręca, skręca i, i w ogóle. Rozwałka z kotami. A przynajmniej unboxing z kotami, bo dawno unboxingu nie było. A to słuchajcie, Wave Share, tak, to jest Wave Share. I to jest bardzo fajna rzecz. Z, za to zapłaciłem, już wam mówię ile. To było bardzo warto kupić. Y, moduł Ethernet USB Hat dla Raspberry Pi. Między innymi dla zerówki. Co to ma? Dobrze ludzie, to ma tutaj. Daje nam porty normalne porty ludzkie. Dobra, wyjmuję. Proszę bardzo, tak to wygląda. Słuchajcie, to jest moduł do Raspberry Pi 0 i 0.2W, który dodaje nam tutaj, popatrzcie się, USB-ka, LAN do kompletu, dwa USB-ki, tak? Czy trzy USB-ki nawet? LAN do kompletu, tu HDMI chyba nawet jest, tak? Nie ma HDMI. Trzy USB-ki i port LAN 100 megabitów. Tak to wygląda. Z tego, co się dowiadywałem, to nie można butować z USB-ków tutaj z tego, ale mi to akurat nie przeszkadza, nie? Do kompletu mamy tu takiego, taki malutki łącznik, który jest podobno masakrystycznie delikatny i się lubi łamać. I to, to się łączy po prostu z Raspberry pi tak? No i mamy tu jeszcze w komplecie kabelek do kompletu i śrubki jakieś malutkie. Kabel jest, spoko. To mi się bardzo przyda, bo tak jak mówię, no do niektórych projektów to jest makabra, po prostu y, bawić się na tym po Wi-Fi to, to nie, zrobić sobie jakoś, ad, znaczy ad bloka, tak? Pi AdGuarda, to to po wi to jest bardzo zły pomysł, a to przynajmniej 100 megabitów zawsze, zawsze lepiej, nie? No i te USB, te, te USBki, nie wiem kto wymyślił mikro USB w Raspberry Pi, ale niech mu ziemia lekką będzie, powiem to tak, niech mu ludzie wybaczą przy okazji jakby nie można było tam USB-C zrobić albo normalnych USB, nie wiem. W każdym razie taki modulik, tak jak powiedziałem, można go kupić na portalu polskim aukcyjnym i taki modulik sobie kosztuje 55 zł, tak, cały ten komplet. No i największe na koniec. Największe mamy tutaj na koniec. Jak wiecie lub nie, mam od dłu bardzo długiego czasu od widza dostałem zresztą. Kiedyś tam, kiedyś tam Dela 7010, tak, SFF. No i bo też na początku tego roku, czy tam w okolicach połowy tego roku, dzięki firmie Airboard tam dostałem, yy, znaczy zakupili mi po prostu, pomogli dorzucić tam ramu trochę, 32 RAM-u, między innymi. Yy, tam sobie siedzi też procesor, który kupiłem, yy, to był ten, to był... I trójka 3770, tak? Czyli 4x8, dość mocno. Ale niestety chłodzenie się strasznie strasznie grzeje to oryginalne w SSF Jest koszmarne, nie wiem czy ze starości, czy, czy z czego. W każdym razie procek tam do 90 stopni prawie miał przy obciążeniu. Powiedziałem dość, to nie ma sensu, tak? Czytałem na różnych forach, że to chłodzenie niby, niby wygląda tak samo, a powinno być lepiej, powinno być dużo lepiej. Już sobie zobaczycie, Sam cooler 19 zł kosztował. Ostatnia sztuka, ostatnia sztuka udało mi się to zakupić. I to wygląda ładnie, zapakowane. Yy, I to wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że będzie pasować, kurde, bo chyba jest trochę mniejszy. Może mi się wydaje, chyba, chyba kurde, kupiłem nie to co trzeba, bo nie jest chyba mniejszy. Nie wiem, będę musiał zobaczyć, zamontować to. Ale teoretycznie to, to jest dużo lepsze od oryginalnego, tak. No, bo mamy tutaj między nimi miedziany cały radiator, a w tamtym oryginale to jest... część jest aluminiowa, przedzielona tymi paskami tutaj, tak? Może zdjęcia uda mi się z tego zrobić. Dobra, co ja wam będę mówił na sucho Del 70 10. 70 i tak to nam wygląda. Cudów tutaj nie ma, ale, ale zawsze. I teraz pytanie, czy to będzie pasować, czy nie? Teoretycznie to pasuje, ale tylko chyba teoretycznie, szczerze mówiąc. Chyba się jednak nie mylę, kurczę, bo tutaj był wentylator 1,20A, tu jest 0,6. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, czy nie, nie wycofam tego. Nie zwrócę tego chłodzenia, nawet go nie zakładając, tak? Bo to jest przecież maluteńkie tak, myślałem, że to teges, że będzie większe, takie miałem dziwne, dziwne, przeczucie, no i chyba nie, to chyba nie jest dobry pomysł, powiem to tak do końca, bo niby taki blowerek, ale jednak to chyba będzie było lepsze. No to se porobiłem unboxingi, kurde, ładnie, ładnie dałem dół, powiem to tak, trochę to małe, no ale Mały, ale jako wariat, tak to mówią podobno. Słuchajcie, no tak to wygląda, będę sobie tutaj grzebał z tą całą resztą. Bardzo, bardzo, tak jak mówię, dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten kanał finansowo. Tak jak mówię, no udało się uzbierać przez te 2,5 dwa, dwa miesiąca te 260 zł, żeby można było takie rzeczy kupić. Przydadzą się to, to na pewno, może wy tego od razu nie odczujecie, ale, ale mimo wszystko jednak. Będzie łatwiej po prostu tutaj ogarnąć parę rzeczy, tak. No, szczególnie ten Raspberry Pi Hat, to, to jest potęga. No i to, co tam z saperem dogadywałem, tak, żeby tą baterię 3,7V 3, litowo-polimerową zrobić sobie takie zdalne coś. Nie? To są ważne, fajne rzeczy. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy pomagają po prostu w ten czy inny sposób. Ne... Dobra, taki dziwny, powalony unboxing, film też w y, ten piątek, Black Friday i, i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że wy się tam też cieszycie z rzeczy, które sobie zamówiliście, kupiliście, one dopiero by nie przyjdą, nie? W poniedziałek, czy wtorek, czy coś takiego. W każdym razie, no, nie, na, nie narzekać, bo może ja tylko głupoty gadam i po złożeniu tego wszystkiego będzie po prostu lepiej. Dzięki za oglądnięcie, trzymajcie się gorąco, pozdrawiam, Bartek z kanału Świat Linuxa. Cześć!